Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam wielką przyjemność zaprezentować wam ten oto samochód, który mi się bardzo spodobał. Chyba najbardziej ze wszystkich wozów, jakie zostały dodane do GTA Online ostatnimi czasy. Super, super sprawa. Dlaczego? Wysokie zawieszenie, mnóstwo niesamowitej zabawy, chyba jedno z najlepszych zawieszeń i ogólnie jeden z najlepszych, najlepiej prowadzących się po wertepach samochodów, jakimi grałem do tej pory. Dodatkowo kosztuje stosunkowo niewiele, no bo mamy te inne samochody z tej nowej aktualizacji, które są no dość drogie. Z tych legendarnych, z tych tutaj, tego tą Audicę sprzedałem sobie już, bo wiecie co, ścigałem się w klasie sportowej i jakoś sobie ten samochód w ogóle nie dawał rady. Tego nawet nie chcę kupować, nie wiem jak go przetestuję, ale kupiłem sobie właśnie tego za 500 000. Myślałem, że będzie gorszy od tego tutaj. To są oba Vapidy, ten nazywa się Desert Ride, a ten nazywa się Vapid Tropy Pickup. Ten jest tańszy, ale w sumie nie wiem dlaczego, o ponad 100 tysięcy jest tańszy. Ten taki moim zdaniem jest brzydszy. Ten jest zajebisty. Przejedźmy się nim. 500 000 kosztuje i co możemy, i co mamy za te 500 000? Moim zdaniem najwięcej zabawy z tych wszystkich samochodów, jakie tutaj są. I chcę wam tylko powiedzieć, że jeszcze nie instalowałem do tego auta żadnych ulepszeń w osiągach. Nic, totalnie, to jest goły wesoły, nawet pancerza lepszego tutaj nie dawałem. A swoją drogą też muszę wam pokazać, jak ten samochód się niszczy. Zobaczmy najpierw, jak wygląda w środku. Bardzo fajna deska rozdzielcza. On jest tak stylizowany na jakiś samochód typu Dakar. Coś takiego. I powiem wam, że naprawdę świetnie się nim jeździ po wertepach. Jest to najlepszy samochód offroadowy, jak dla mnie, który się pojawił w GTA, jest po prostu świetny. Pojedziemy sobie nim na bezdroża, trochę tam pojeździmy. Tam też myślę, że go sobie stuningujemy, chociaż w tym warsztacie tuningowym ciężko będzie cokolwiek dojrzeć. Tam jest strasznie ciasno na tym warsztacie tuningowym na wioskach. Ale no, zobaczcie, jak on się pięknie wspina po tych wszystkich górach, jak on to wszystko ładnie pokonuje. I no, ma napęd na 4 koła, jest bardzo przyczepny. A dodatkowo ma bardzo fajny start. Ja wiem, od jedynki, można tak powiedzieć, tutaj jakoś tak specjalnie nie ma tych biegów. No są, tam coś się zmienia, ale ja wiem, że to działa w ogóle. Bardzo fajnie się spina pod różne takie strome zbocza. Mówię wam, no świetne auto i mimo, że jest dość wysoko zawieszony, to jest bardzo słabo wywrotny. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Na górze reflektory się zaświecają, podczas gdy zaświecamy długie światła. I jest mega stabilny, jest dość szeroki, ale to zawieszenie, no zobaczcie, jak to pięknie tutaj, jak to pięknie tutaj śmiga. Fajnie tłumi wszystkie nierówności, wow, co tu się dzieje, ja z wysokiej góry zjeżdżam, cholera. Nie mam tu żadnego pancerza, więc autko powinno się naprawdę konkretnie rozwalić. Próbuję tutaj wstać, okej. Powinno się konkretnie rozwalić. No zaraz zobaczymy, co to z tego będzie. Okay. No i tutaj mamy takie właśnie nierówności. Zaraz sobie pojeździmy po nich i pokażę wam, jak to pięknie działa w tym aucie. Ojej. Dobra, jeszcze raz powtórzymy. Nie było tego, cięcie. Powtórzymy ten skok. Tak fajnie najechałem, no i dupa. No cholera! Boże! Dobra, nieważne. Jedziemy tutaj. Tutaj jest taka droga. Gdzie można sobie właśnie poskakać, pojeździć. O! Hops! Znaczy, to akurat nie jest droga dla tego samochodu. Ja bym powiedział, że to jest dla jakichś motocykli, bo zdecydowanie te hopki są za krótkie. Ten samochód może robić mega dalekie skoki i w ogóle mu nie przeszkadza to, że gdzieś tam mocno przypieprzymy. Pojedziemy na te wertepy, gdzie ja przeważnie testuję te wszystkie samochody offroadowe. Tutaj testowałem też tego takiego pick-upa z dużym furgonetkę z wysokim zawieszeniem. No ale to nie ma porównania, ten samochód to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inaczej nim się jeździ po tym wszystkim tutaj. Zobaczcie, co tu się dzieje, to jest super sprawa. Naprawdę bardzo przyjemne. Już zaczął wydawać z siebie ten taki dźwięk, że za moment powinien się zacząć dymić albo coś takiego.
już cię dosyć mocno uszkodził, ale przypominam, że ja tutaj nie instalowałem żadnych ulepszeń, nic totalnie pod względem pancerza, ten samochód jest zupełnie stokowy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pięknie sobie radzi. Ja tylko troszeczkę kontruję, nic właściwie nie muszę tutaj robić, samochód sam jakby tłumi te drgania i to wszystko świetnie sobie radzi, naprawdę. Jest to chyba jeden z najlepszych zakupów, jakie zrobiłem. Dostarcza to auto mega frajdę z jazdy. I nie tylko fajnie się nim jeździ właśnie po wertepach, ale też po drogach takich miejskich. Auto jest przyczepne. Nie jest może tak szybkie jak sportowe, tu mamy klasę oczywiście terenową. Nie jest tak szybkie jak sportowe, czy tam jak super samochód. No ale dostarcza taką frajdę, że szkoda go nie kupić. Jest jeszcze ten drugi, ale ja go chyba nie będę testował, on tam chyba nie ma też dużo więcej opcji. Tu mamy też bardzo fajne takie wysokie zawieszenie, a to pozwala nam przejeżdżać przez małe rzeczki. Kilka razy udało, no zajedziemy sobie tam w sumie. Kilka razy udało mi się, chociaż tutaj mamy ten salon tuningowy, to może zajedziemy do salonu tuningowego. Kilka razy udało mi się pokonać dosyć głęboką ścieżkę, znaczy ścieżkę, rzeczkę, która praktycznie zatopiła ten samochód po sandach. Dosyć szybko ją przejechałem, więc udało mi się przeżyć i wyjechałem. Ledwo, ledwo, ale wyjechałem z tego, no z tej wody. I mówię, to jest fajna bryka. Naprawdę jest fajna, jest dosyć szybka. I zobaczcie, jaki ma fajny start. Hamulce są dosyć słabe, ale daje radę. Fajnie działa w ogóle to zawieszenie. To jest super sprawa. A dobra, i tutaj zajedziemy sobie do tunela. O Jezus, co tu się stało? Zajedziemy czy nie? Otworzy się? Ups, coś się nie chce chyba otworzyć. Za dużo graczy tu jest, coś lagują. No coś nie mogę tu wjechać. Tu musimy chyba do innego salonu zajechać. Ten gościu chyba się tutaj wkurzył, że tyle graczy jest w jednym miejscu. No, musiałem zmienić sesję, bo tam wszyscy za mną jeździli i tylko przeszkadzali. Ale teraz chyba jestem na takiej osobnej sesji dla ekipy. Tu będę mógł sobie spokojnie działać. O, salon już działa. Możemy sobie zajechać i tuningować. No tak słabo go widać, jak mówiłem, on się tutaj... No w sumie mieści się, no. Gorsze samochody już tuningowałem w tym warsztacie, na przykład Sand Kinga XL. No to tam był problem. Samochód jest świetny, więc tuninguję go na maksa i chcę go mieć w swoim garażu. W sumie te statystyki nie są jakoś wygórowane. Szczególnie właśnie hamowanie. Standardowy możecie... O! Dosyć tani ten klakson. To dlatego, że chyba ze względu na tą klasę, ale teraz ogólnie są zniżki na te wszystkie rzeczy. Oznaczenie możemy sobie całkowicie usunąć, możemy dać sobie to drugie, ale to jest całkiem w porządku. I również jest to samochód, który bardzo podoba mi się z tym oznaczeniem, dlatego sobie zostawię. Lakierowanie. No i tu możemy się trochę pobawić. Jeszcze nie patrzyłem, jakby wyglądał lakier z tym... O, mocny fiolet fajnie wygląda. Jak będzie wyglądał lakier z tą naklejką, ale zobaczmy może, jakby wyglądał czerwony. Ten samochód. Gorący róż. Jest. Są czerwone kolory. Jak myślicie, taki w płomieniach czerwony? Wulkaniczna czerwień wyścigowa. I czerwień. Fajnie wygląda, podoba mi się. Jeden z nielicznych samochodów, który podoba mi się, czerwony chyba. No i dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy... Może nie taka całkowita czerwień. O, wiem jaki damy. I ten drugi damy pomarańczowy, żeby te płomienie były takie bardziej widoczne. Pomarańczowy, słoneczny. Jasny pomarańczowy, złoty. Dajmy taki. Nie dużo jakby to zmieniło, ale okej. Okay. Dodatkowy kolor. O, proszę. I tutaj... wow. Naprawdę sporo możemy pokolorować. Praktycznie całą ramę. Ta rama jest z rurek takich zrobiona. I całą tą ramę możemy sobie pokolorować na inny kolor. Fajnie. Nie wiem, czy taki. Fajnie widoczne to jest, ale czerwone też mi się podobały. Może trochę ciemniejsze, co? Ciemniejsze jakieś te rurki sobie zrobimy. To też będzie fajnie wyglądało. Nie czarne, ale może... ciemna stal.
Najwyżej później zmienię na coś innego, może jakiś błękitny, a właśnie zobaczymy, jakby niebieski wyglądał. W sumie jest to hardkorowy samochód, dlatego możemy tutaj jakieś hardkorowe kolory sobie powymyślać, tak? Ultra błękit. Gdzie on jest? Ej, nie ma tutaj? No nie ma, jest tylko kosmiczny. I błękit. Ten mi się podoba, niech będzie. Okej. Okay. Możemy sprzedać za 416 tysięcy jak na razie, ale zaraz pewnie jeszcze będziemy mogli sprzedać drożej. No i zawieszenie. Możemy ten samochód obniżyć, ale nie wiem, czy jest osoba wśród was, która będzie to robić. Ten samochód fajnie, jeśli jest zawieszony dosyć wysoko. No nie, bo to jest offroadowiec. Skrzynia. Nie wiem, jak ten samochód będzie teraz jeździł. Podejrzewam, że fajnie, lepiej, szybciej, ale nie wiem. Rodzaj kół, luksusowe. Nie wiem, czy jest osoba, która zainstaluje tutaj luksusowe koła. Te standardowe są naprawdę bardzo fajne. Zobaczmy terenowe. One są takie trochę mniejsze, no nie? Mi się wydaje, że standardowe, jeśli zostawimy, to będą w porządku. Projekty też nie możemy sobie... Ale tutaj są napisy, więc wyglądają w porządku. Kuloodporne. Dym spod opon. Oranżowy. Niech będzie. A jest czerwony może? Jest, to dajmy czerwony. Okej. No i tyle. Mamy już zrobiony samochód. Takiego wariata sobie zrobiliśmy, ale super. No i co? Wow! Teraz aż go normalnie wgniata tam z tyłu. Wow! Szybki jest. I normalnie... Wow! Jest różnica w szybkości i to spora. Patrzcie na to, jaki skok! Jo, pierdziu. Ej, ja to nagrywam. Będziemy mieli jakieś takie scenki na początek filmiku. Fajnie to wygląda, naprawdę. Super się nim jeździ. I... no przede wszystkim te nierówności. To jest taka mega frajda, jak się to wszystko pokonuje. Świetny jest, po prostu jest świetny. I właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie bym nim nie podjechał. Ja się dużo też bawiłem tutaj Monster Truckiem, tym Liberatorem. I on dla mnie był świetny właśnie przy podjeżdżaniu pod różne jakieś tam nierówności czy coś. Ale to, co zrobi ten samochód, to jest dla mnie kosmos. Weźmy sobie jakąś ścianę taką. Na przykład tu. Wow! No tu trochę wyskoczyłem. Bardziej by to było wiarygodne, jakbym z miejsca próbował to podjechać. Ale ogólnie no nie ma problemu z pokonywaniem takich właśnie stromych zboczy. Spróbujmy na przykład tutaj. To za sprawą tego zawieszenia no i napędu na cztery koła. I świetnej trakcji, jak się okazuje. Samochodzik naprawdę daje sobie radę. Teraz może będzie ślisko przez deszcz, ale patrzcie na to. Prawie podjechałem pod prawie że pionową skałę, no. Tutaj. No tu będzie już raczej ciężej. Oj, ciężej, bo tutaj się nie można tak dobrze... tak dobrze nie można najechać, ale można się ogólnie właśnie tak bawić tym samochodem, podjeżdżając pod różne miejsca. Można zrobić nawet taką specjalną trasę wspinaczkową do tego wozu, która będzie prowadziła przez różne jakieś tam skały, nie skały. Fajne to jest naprawdę, fajna zabawa. Podjeżdżanie pod to wszystko, super. Jeśli zastanawiacie się nad jakimś samochodem, który będzie wam dostarczał frajdy, a nie możecie kupić, nie wiem, jakiegoś tam Monster Trucka, chociaż no mówię, ten samochód jest moim zdaniem lepszy od Monster Trucka, to kupcie sobie to auto. Warto w 100%. I no jest fajne. Zobaczmy jeszcze, jak się jeździ tutaj z kokpitu, ale tu niewiele widać. Lepiej chyba z tyłu, no nie? Wyłączymy nagrywanie. No i co, jak sobie radzi po asfalcie? Bardzo fajnie. W mieście się nie jeździ spoko, bo w mieście czasami są jakieś tam nierówności, zdarza się, że jakiś, nie wiem, ta droga jest taka nierówna i w ogóle. No to wtedy ten samochodzik pięknie tłumi te wszystkie drgania, niedrgania, pierdy, szmerdy i no bardzo szybko się nie dojeżdża gdzieś tam do celu. A też można na przykład przejechać przez jakieś tam barierki, niebarierki. I właściwie dotrzeć tam, gdzie samochód taki normalny, wyścigowy czy super samochód by nie dojechał. Na przykład tu, zobaczcie, bez problemu on przez to przejeżdża, a już taki, na przykład tutaj mamy Sand King. Sand King by miał troszeczkę z tym problem, no nie? Tutaj, patrzcie na to. Elegancko. Mówię wam, nie ma ogólnie takiego fajniejszego samochodu do pokonywania chyba offroadowych terenów. A jeśli jest,
to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że podyskutujemy i się z wami posprzeczam, bo nie wiem, naprawdę, chyba lepszego nie ma. Polecam wam to auto gorąco, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, no i trzymajcie się do następnego, pa pa!